Gramy na gwizdek, pokazuje sędzia Kostas Kapitanis. To statystyka fauli popełnionych przez obie reprezentacje. Niemal na pewno nie ma mowy o strzale z tej pozycji. Garguła, dobre dośrodkowanie, strzelce, gol! 1-0 dla reprezentacji Polski, a strzelcem bramki, drodzy Państwo, Adam Kokoszka. 43. minuta, świetne podanie Łukasza Garguły, znakomity strzał głową piłkarza Wisły Kraków, no i jak rok temu w Jerez de la Frontera podczas spotkania z Estonią, Adam Kokoszka zdobywcą bramki, fantastyczne było to dogranie, Kokoszka znakomicie, no naprawdę, kapitan reprezentacji Polski w tym spotkaniu pokazał wielką klasę tym właśnie zagraniem, piękny rzut wolny w wykonaniu naszej reprezentacji i wychodzimy na prowadzenie. Kokoszka wygrał pojedynek z Juho Makelą. No i to on otwiera wynik tego spotkania. Brawo Adam Kokoszka, brawo Łukasz Garguła, brawo młoda reprezentacja Polski.